I wróciliśmy na część trzecią 12 sesji. Ruwenie, chciałeś zaprezentować swoją sztuczkę. Zgadza się. Ruwen opiera się obydwoma łokciami na stole, podnosi jedną rękę ze złożoną w pięść, po czym przystawia do niej drugą rękę złożoną w pięść, ale naprzeciwko. Patrząc prosto w oczy Helesza, dobrze pamiętam. Halasza, przepraszam. I Halaszu, pokażę ci teraz, jak witają się rybacy. Po czym zaczyna kręcić tą lewą dłonią złożoną w pięść i podnosić środkowy palec prawej dłoni. Pokazując po prostu środkowy palec Halaszowi. Wyjce są od ciebie inteligentniejsze. Ale podobny jesteś. Nie wiem, czym są wyjce, ale dziękuję. Dogadalibyście się, myślę. Tak. Jeśli mówisz, że oni są moimi krewnymi. Ja a teraz przepraszam, ja mam pracę do wykonania. Nie zbijam bąków i nie siedzę za darmo u kogoś. Ja właściwie chciałam tylko dodać, że mój przyjaciel opowiadał mi o stworzeniach, które nazywają się gobliny. Chciałam tylko powiedzieć, że niesamowicie przypominacie opis, który dał. To tak jak wy ludzi, po czym wychodzi. Razem ze swoimi żuczkami. Ruben wstaje po prostu. Nie za bardzo wiem, czy on was pochwalił, czy... Ruben wstaje po prostu i próbuje się jak najbardziej powstrzymać. Nel, trzymaj mnie, bo nie wytrzymam. No co u was ludźmi? To tak jest taka wielka obleka? Gobliny. Ruben bierze głęboki oddech i idzie do kuchni. Czy w kuchni dalej jest starsza kobieta? Jak najbardziej. Kuchnia jest otwarta, więc zawsze ją widać tam, jeżeli ktoś jest. Dzień dobry, pani. Chciałem sprawdzić, czy mógłbym jeszcze czymś pani pomóc? W końcu przyjechaliśmy, jest środek dnia, warto byłoby wam pomóc. A na polu tam rozsiewają. To tyle, no tu się wiele nie dzieje do czasu żniw. Żniw? Z tego co widziałem na polach, to jeszcze trochę zanim wyrośnie. Ale nieważne. W każdym bądź razie... Córka młynarza jedynie. Się ostatnio skarżyła, że problemy ma. Próbuję w takim razie, może coś pomogę. Kto wie. Ale... Ale to sercowe problemy. Młynarza to prawie jak piekarza. No i ojciec to też piekarz. Nie wybaczy nasz kolega po prostu. A co chodzi? Ma niemiłe z tego, na co wychodzi historię z córkami piekarzy. Lloyd po prostu nie lubi bułek. Woli kiełbasę. Woli bagietki. Nie rozumiem. Ja też nie. Niech pani ich w ogóle nie słucha. Majaczą. Problemy sercowe. Myślę, że coś zaradzimy. To taki nasz żarcik, wybaczy pani. Ruben wyciąga swoją... Chłopią zostawił i pojechał do południowej bramy tam pracować. To rzeczywiście trochę powiedziałbym niemiłe z jego strony. Uda nam się ją pocieszyć. Ruben wyciąga swoją sakiewkę i przelicza 8 sztuk złota. Myślę, że to niewiele, ale za przenocowanie nas choć jeden dzień należy się pani. I kładzie
przy... W sensie bierze dłoń kobiety i wkłada jej do dłoni te 8 sztuk złota. Oj, nie trzeba było, to... Trzeba. No dobrze, no nie odmówię. Każdy grosz się przyda, wiadomo. Za pani pracę na pewno się należy. Może kiedyś tą bagietkę zjecie z naszej mąki? Z chęcią? Nie omieszkałbym spróbować. Chęcią. Rubenie, ile dałeś? Podchodzę do Nel i siadam i mówię ściszonym tonem 8 sztuk złota. To dołóż jeszcze 3. I daję mu 3 sztuki. To biorę te 3 sztuki, wstaję z powrotem i idę do pięknej starszej pani. Jeszcze od mojej przyjaciółki. Nalegała, że się pani należy. I podaję jej 3 sztuki złota. Naprawdę? No, oj, dziękuję, dobrze. Proszę. W takim razie pójdę spytać kogoś jeszcze we wsi, czy nie ma pracy. Ja spory chłop jestem, to do czegoś się na pewno nadam. No i odchodzę. Stając w futrynie wyjścia, spoglądam na Nelly. Potrząsam głową, czy idzie. I oczywiście do Lloyda też. Nel odchodzi od stołu. I wychodzi razem z Arwenem. Lloyd też. Lloyd, tak Ruben zbliża się trochę do Lloyda, ramię w ramię. Ty jesteś uzdrowicielem. Wiem, że masz niemiłe wspomnienia z córkami piekarzy, ale wiesz, uleczyć serce to nadal uleczyć. Właściwie nie słyszałam chyba tej historii. Znaczy, coś mi świta, ale... Coś mówił, jak byliśmy pijani. Żadna historia. Po prostu wydarzenie z przeszłości. Nie krępuj się, sami swoi, Lloydzie. Nie no, nie krępujesz, tylko nie chce mi się wiedzieć, że naprawdę jesteście zainteresowani. Historii jakich wiele. Mało o sobie opowiadasz. Właściwie o tobie wiemy najmniej. No bo w przeciwieństwie do was czuję się tak czasem niejako. Przyjeździliście, łowiliście, jesteście łowcami, pływaliście. A ja po prostu pomagałem rodzicom na leczyć zwykłe zwierzęta, jak krowy, konie. Nic specjalnego. A jednak ta historia wydaje się być specjalna. Muszę przyznać, Lloydzie, zawsze się dziwiłam, że ze względu na to, jaką miłość pałasz do natury oraz zwierząt, zawsze dziwiło mnie, że nie jest ci bliżej do Sylany, która jest patronką życia. To prawda. Chyba, bo o Sylanie nie wiem tak dużo jak o Aszy. Chęcią się zresztą dowiem więcej, ale... Asza jest nie tylko symbolem bycia, istnienia. Jest też symbolem harmonii i tą pierwszą siłą, która... Jak sama jej nazwa wskazuje, smok harmonii i porządku. To z tej rozmowy sobie tak bardziej spacerujemy po tej farmie. Tak, dokładnie. Smok harmonii i porządku. A ciekawostka jeszcze z elfickiego, Ruben pewnie wie, ale nawet dni tygodnia wzięły się z elfickiego. Da oznacza dzień. Większość smoków wzięła się z elfickiego, z tego co kojarzę. Zgadza się. Wszystkie właściwie. To też nie było tak, że jakby bardzo zastanawiałem się nad tym, czy pójść do tych, czy do tamtych. Ja po prostu to poczułem tutaj. I
wioząc po prostu mój zwykły transport skór z jednego miasta do drugiego, po prostu przez przypadek, jedni powiedzą, drudzy powiedzą, przez przeznaczenie, wpadłem na białych tkaczy i nie powiem, że zawsze byłem wobec nich bardzo ufny. W sumie na chłopski rozum, kto za darmo po prostu chodzi, leczy, pomaga tak po prostu? No musi być jakiś haczyk. Kupcy powiedzieliby, że głupcy, a hojni ludzie powiedzieliby, że hojni ludzie. Zajęło mi to trochę czasu, zanim się do nich przekonałem. Ale uważam, że odnalazłem swoją ścieżkę wśród białych tkaczy. To już nawet nie chodzi o to, czy jakiś inny smok byłby znacznie bardziej bliżej mojej pasji do zwierząt, do natury. Tu chodzi też o wierność wobec i lojalność wobec bogini, która mnie wybrała, a ja ją. W takim razie cieszymy się razem z tobą. Twoja droga jest już wygładzona, że wiesz, gdzie iść. Wiem, gdzie iść? Tylko Asza to wie. Ale ja jej ufam. No. To takie troszeczkę z mojej strony było. No dobrze, ale jak było z tą córką piekarza? Nie ustąpię, Lloydzie, wybacz. A było... To naprawdę nie jest nic specjalnego. Nic na pewno w porównaniu do twojej relacji pięknej, która naprawdę poruszyła, jak słyszałem. Ja po prostu, no i tak trochę podrapał się po tym, jakby tak nie być pewny, czy naprawdę chcecie tego słuchać. Nel patrzy z zaciekawieniem. Widzisz, że Ruben też rzeczywiście uśmiecha się i patrzy z zaciekawieniem. No słuchajcie, no moi rodzice potrzebowali sprzedawać produkty jakby ze zwierząt. Jeździłem do pobliskiego miasta, właśnie Hammerfall, i w tamtym miejscu poznałem fajną dziewczynę. Podobała mi się. Mi się wydawało, że ona też coś do mnie czuje. Ja, jako że żyłem cały czas z rodzicami wtedy, to nie mogłem cały czas być w mieście. O naszej relacji w mieście było trochę głośno, ale i tak musiałem wracać do domu, a właściwie tylko czasem przyjeżdżałem do miasta. No i okazało się, że jej to nie wystarcza. Zaczęła się spotykać z synem kaczmarza. A jak dowiedziałem się o tym, no nawet nie od niej, tylko z plotek, nagle ja się okazałem w tych plotkach tym najgorszym. Czyli wygląda, że nie tylko córki piekarzy to kurwy, tylko synowie karczmarzy też. Kurwy jebane. Takie słowa od kapłana? Lobicie. Zależało mi kiedyś. Może nawet trochę cały czas. Myślę, że Asza raczej się nie obrazi, jak sobie czasem wyskoczysz. Chociaż mało o niej wiem. Chciałabyś wiedzieć więcej? Myślę, że każdy jest spragniony wiedzy. A posłuchać to nie grzech. Lat raczej nie zabrania, a wręcz namawia do poznawania. Co sądzicie o tej historii? Jak mówiłem, naprawdę nic specjalnego.
była interesująca. Zresztą, Lloydzie, co z tego, że ich historia nie była jakaś przełomowa, tragiczna, z potworami, akcją. Ważne, że jest twoja i cię poznajemy. Dziękuję. Naprawdę miłe. Dzieliłem się z tą historią od bardzo dawna. Może na przestrzeni dla elfów to krótko, ale kilku lat. Ważne, że kamień z serca ci spadł. To najważniejsze. I jakby to elfy powiedziały, Damdia. Damdia? Przeklęta dwójka. No, ale... Docieracie do młynu. Tutaj również znajduje się całkiem spory, można to nazwać magazyn, na całe zmielone worki mąki. Czy w młynie znajduje się jakaś osoba? Ta. Kobieta z chustą na włosach przeciera swoje spocone czoło. Jest dosyć atrakcyjna, bardzo krągła, blondynka. W włosach niczym to samo, ta sama pszenica. W czasie chichoczących wichrów. To Ruben tak chodzi nonszalancko do tego wiatraka, młyna. Ona siedzi przed. Przed, aha, dobrze, no to podchodzi po prostu do niej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy przybyszami, poszukiwaczami przygód, którzy zatrzymali się tutaj na chwilkę. I jako, że jest taki piękny i słoneczny dzień, nie chcielibyśmy nie pomóc. Chcielibyśmy się przydać państwu, choćby ten jeden raz. Przydać? Słuchaj, możesz mi pomóc worki z mąką przenieść. Widzę, że jesteś silny. No nie zaprzeczę. Mięśnie jak moje, to myślę, że po drugiej stronie kontynentu byłoby trudno znaleźć. Gdzie te worki? W środku. Wiesz, ludzie, oni chyba sobie poradzą bez nas. Widzicie dym? Gdzie? Dym? Tak, na drodze, troszeczkę w stronę północy. Lloyd, widzisz to? Wskazuje na ten dym. To chyba dym. Sprawdźmy to, a oni niech się zajmą sobą. Ruben musi zająć się pewnymi workami. I bułeczkami. Ruben wchodzi do tego wiatraka i zaczyna przenosić te worki tam, gdzie wskazuje mu miła pani. To do twojej sytuacji wróciło. Jak wspominałem, widzicie dym. Ale nie unoszący się z młyna, tylko z drogi. Zauważacie paru mężczyzn w ciemnych zbrojach z czaszkami na tarczach. Obchodzą wóz, który praktycznie staje już w płomieniach obok starszy mężczyzna, którego poniewierają, popychają. Jak daleko jesteśmy od nich? Powiedziałbym, że gdzieś 100 metrów. Nie, ale co o tym sądzisz? Myślę, że powinniśmy zareagować. Dobra, chodźmy. Biegniemy w ich stronę. Strażnicy mówią do tego staruszka. No, co to za nielegalne towary przewozisz? Wiesz, gdzie jesteś? Jesteś w księstwie byka. Przepraszam, zjechałem z drogi. To moje cenne rzeczy, to był mój dom.
Mógłbyś zapłacić od razu, a nie się kłócić. Ale... Zamknij ryj. Będziesz zapierdalał na piechotę teraz. Dzień dobry. Się okaże, kto ty jesteś. Tylko przechodzący podróżnik. Jest dwóch żołnierzy i jeszcze jeden tam z tyłu patrzy, co jest w środku. Myślę, że możemy załatwić to pokojowo. Czy jeżeli uiścimy opłatę za tego pana, puścicie go wolno? Ale on nie jest zatrzymany. Ale ewidentnie leży na ziemi i jest użyta wobec niego przemoc. Bandyci, gdzie jest prawdziwe imperium? My jesteśmy przyszłością imperium. To jak będzie? Domyślam się, że... Puścimy go za 60 sztuk złota. Zapłacimy 37. To nie jest negocjowana cena. Ale razem z wozem. 37 i dwa zestawy kości. 60 sztuk. Ten wóz zawierał niebezpieczne przedmioty. Takie jak? Heretyczne. Okultystyczne. To znaczy? Zwoje w niezrozumiałych językach. To nieprawda. Ja po prostu jestem tłumaczem wielu języków. Tak, tak, tak. Oczywiście. 60 sztuk złota. 55 i dwie zestawy kości? Niech będzie. Ujdę zatem po pieniądze. Proszę chwilę poczekać. Lloyd, zostań tutaj. I idę po Ruwenę. Mhm. Ona siada na workach z Bąką. Wiesz, ostatnio jestem taka samotna. Chłopak mnie rzucił. Jak to taką piękną niewiastę rzucić? Gdzie to? Jestem piękna dla ciebie. Dla mnie? Myślę, że każdy mężczyzna by ci to powiedział. Ty nawet jesteś lepiej zbudowany od niego. Jak twoje imię, cny rycerzu? Ruwen. Zwem się Ruwen. Ja jestem Daria. Miło mi cię poznać w takim razie, Dario. Bardzo pasujące dla ciebie imię. Słyszałem, że Daria pochodzi z elfickiego i oznacza kwiat. Naprawdę? Myślę, że na elfickim znam się dosyć dobrze. W końcu mam długie uszy. Nel wpada z drzwiami praktycznie do młyna, kiedy ona już, ta Daria cię obejmuje praktycznie. O, Nel, coś... Jesteś potrzebny, mamy pewien kłopot, potem wrócisz do igraszek i wychodzę. Ruben z palcami po prostu... Zapomniałem. Stryka palcami i mówi: oj, wybacz, Daria, przygoda wiesz, wzywa. Pospiesz się! Już! Przytulam ją po prostu i wybiegam. No dobrze. Biegniecie w stronę Lloyda. Dźwięki cały czas palącego się drewna i tego całego wozu. Staruszek szlocha na ziemi. Już wracają, jak widzę. Już wracają, jak widzę. Tak, tak. Z pieniędzmi. Tak, aha. Tak. Musieliśmy się złożyć. Dobrze. Tylko bez żadnych sztuczek, bo my was złożymy. Sztuczek? Nie. Co się stało? O co chodzi?
A... Nie. Podobno się zgłosiliście na ochotników, by płacić pieniądze. Tak, aby staruszek mógł iść wolno. Znaczy ten starszy pan. Mam tylko 68 lat. Czy w cenę wliczone to jest ugaszenie pożaru? Nie. A chociaż pomoc w ugaszeniu? Błagam! Błagam, ja wam odpracuję! Popuśćcie mi! Ech. Starszym się nie odmawia. I Ruben wyciąga w takim razie 20 sztuk, bo rozumie, że każdy po 1/3 daje. To ja wyciągam 15. Twoich. 15? Ile Ruben wyciągnął? 20, czyli 20. Razem 35. Daj 15! Zgodzili się na 55 i dwie pary kości. No, wyciągam jeszcze dwie pary kości i 15 sztuk złota. No i to mi się podoba. Miłego dnia wam życzę. Ruben po prostu rozgląda się, gdzie tu jest studnia. Kultaj, bandyta! Zawrzyj ryj, albo cię skrócę o głowę. Wyciągam rękę, żeby pomóc wstać temu staruszkowi i rozglądam się jednocześnie za jakimś wiadrem albo czymś. A Ruben za studium. Jesteście w okolicach Szczerego Pola. No i tu idzie mój dobrobytek. Szybko, coś mi... Nel! Tak? Rzuć proszę na religię. 12. Nic nie mam do powiedzenia. Mówił pan o jakichś zbojach. Nie ma pan jakiegoś zboju, nie wiem... Potoku? Magii wody, potoku... Pal... Korzenie oceanu? Niestety nie mam. Taka nie była moja specjalizacja. Dobra. Chodźcie, pomóżcie mi. Zobaczmy, czy cośkolwiek da się wyciągnąć z tego wozu jeszcze. No, szybko. Próbuję coś tam ugasić nogą. Czy to jest taki wóz, że jest w sensie drewniany zewsząd, czy ma narzutę tylko? Drewniany zewsząd. Aha. Siekierę? Dobra. No to Ruben próbuje rozpłatać jakąś ścianę boczną. Po prostu jak uderzasz, to wszystko się zapada po prostu. Jak kubka z kart. Nie wygląda to dobrze. Mój mały kamik. Staram się rozłożyć te deski, żeby widzieć, co jest w środku i próbować wyciągać chociaż pierwsze lepsze rzeczy. Nawet bez patrzenia. Ale przepraszam. Ja muszę ci to zobrazować, bo mam wrażenie, że masz inną wizję. Możliwe. Wszystko, co było w środku, zajęło się ogniem. Co chcesz wyciągnąć? W aha, jaki sposób? Nie, bo ja myślałem, że tylko część jego pali się w takim razie. To nie, jest... wszystko się spaliło. Chciałabym wyciągnąć mój bukłak z wodą i wylać wodę na to. No i nie ma co tu ratować, Lloydzie. Bardzo nam przykro. Przynajmniej nie będą już pana dręczyć. Często tak zaczepiają? Lloyd, rzuć na religię. Okay. Nie tak często, ale czasem się zdarzyło. Szczególnie w drodze do Karnadory. Te łoszołomy mają nam... 25. On ma jakiś tatuaż z kształtem, którego nie widziałeś pod względem religijnym. Nic ci to nie mówi, absolutnie. On na razie nie wspominam o tym. Jak pytała właśnie moja przyjaciółka, często zaczepiają? Czasem się zdarzy. Na zachodzie te oszołomy mają sporo tutaj kryjówek. Kto to był tak właściwie, bo... Czarna Straż.
rycerze imperialni? Nie, imperium to łobi bobki, lenie, ale źli nie są. Czyli bandyci? Kiedyś najemnicy podobno, tacy lepsi. Mogliśmy się rozprawić siłowo. Mówili na nich bodajże kiedyś wichrowe ostrza, ale teraz to czarna straż. Na przyszłość będziemy wiedzieli, żeby nie dawać im pieniędzy. No ale... No cóż... Wszystko z panem w porządku? Jak najbardziej, dorobek mojego życia spłonął i moje mieszkanie. Pytam się zdrowotnie. W krzyżu mnie łupie, nosa wysmarkać już nie mogę. Paznokieć mi wrasta. Niefortunnie bardzo, ale chyba nie zagraża życiu. A ten tatuaż? Zasłania swoją rękę. To pamiątka. Nie chciałem zapeszyć, coś bardzo mi się spodobał po prostu. Tak? O, to taki symbol siły. Siły? Tak. Ale to pochodzi od jakiegoś boga, czy... Tak. Silki? A jakiego? Arkata. No proszę. Ci państwo mówili coś, że jest pan tłumaczem? I tak, znam parę języków. A z takich trudniejszych może? Jakieś? Oj tak, specjalizuję się w niepowszechnym i tym. No głównie niepowszechnym z tych egzotycznych. Pytam się, bo ja coś tam potrafię po pierwotnemu, ale szukam materiałów, których umiem się więcej nauczyć. Nie pomogę. W srebrnych miastach mają pełno księg na temat pierwotnego. No, są tu tacy dwaj ze srebrnych. Złą historię powstania Ach. Swojego. Aha. W takim razie kto go używa? Wie pan, może przejdziemy się tutaj do pobliskiego miejsca, zjemy coś, usiądziemy, nie tak będziemy stali w polu łysym. Nie, muszę iść. Ale... Gdzie się pan kieruje? Na piechotę może być trudno. Trochę tak, ale pójdę do Tara. Wiem, że to niewiele, ale proszę przyjąć chociaż to. Może pomoże w podróży. Daj mu 5 sztuk złota. O, dziękuję. Naprawdę. Na pewno nie chciałby pan odsapnąć na chwilę, jednak i Ruben sprawdza godzinę na swoim zegarku, tylko tak dyskretnie, nie pokazując mu go. Mhm. Jest 14:23. Zamyka, chowa. Jest... Nie, nie chcę trudzić ludzi. Ja to żaden kłopot. Pewno tam dużo gęb do wykarmienia. Nie, ja idę. Ja już muszę iść. A gdzie pana bycie mogli spotkać? Gdybyśmy chcieli się jeszcze kiedyś spotkać? A tu i ówdzie. I jak się pan zwie? Ja się nie zwę. Proszę pana, każdy ma imię. Moje imię nie jest ważne. A skoro pan tak nalega, nazywam się Krzysztof. Miło poznać. Nam. Krzysztof jaki? Jestem Maria. Ja jestem Ruven. A ja... Julek. A ja Alek. Julek.
Ale Julek, dokładnie. Ale Julek. Poznać. Muszę już szmykać. Sprawy są ważne do zrobienia. No dobrze. Oczywiście, nie zatrzymujemy. Powodzenia w podróży. Wam też. Ruben wzdycha. Powinniśmy nie dawać ich tych pieniędzy. Powinniśmy ich... Odciągam moich towarzyszy trochę dalej od tego mężczyzny. Jakby kierujemy się z powrotem w stronę młyna. Nie dość, że nie powinniśmy dawać tym gościom pieniędzy, to prawdopodobnie nie powinniśmy dawać też jemu. Coś mi nie pasowało w tym mężczyźnie. Hmm? Nie pasowało? Co masz na myśli? Zwykły, starszy, zagubiony mężczyzna. Nie wiem, wydawał się dziwny. Właśnie strasznie mu się śpieszyło. Moją drogą, jeżeli komuś nie ufacie albo kogoś nie jesteście pewni, nie podawajcie swojej prawdziwej tożsamości, to się może przydać. Ale Julku... Nie potrafiłem wymyślić szybko imienia, więc postanowiłem... To tylko niewinny staruszek, Nel, no co nam mógł zrobić? Ostrożności nigdy za wiele. Niby też prawda. Jego dziwny tatuaż. Powiedział, że Arkata. Ale widzieliśmy symbole Arkata. Nie były jak te. Ten. Chyba. Nie jestem teraz pewna, ale jeżeli jest choć cień wątpliwości, nie powinniśmy ryzykować. Kto wie, czy nie należał do jakiejś dziwnej organizacji. Jeszcze dziwniejsza organizacja go zaatakowała, teoretycznie. Też prawda. Myślę, że gdyby był niebezpieczny, nie potrzebowałby naszej pomocy. Pozory. Mylą. Ta. Dobra, Ruben, wróć do swojej randki, nie będziemy ci dłużej Chwila. Akurat ci odprowadziliśmy pod młyn. No byłeś zajęty, więc... Z pocieszaniem kobiety? Kobiety, która kładła na ciebie nogi i owijała cię rękami, to... Ej, nie chciałam Nel. Tego widzieć, żeby nie było. Nel, bez przesady, to tylko był przyjacielskie przytulenie ramienia. A co, zazdrosna jesteś o mnie? No, nie wiedziałem, że tak na mnie patrzysz, Nel. Nie. Tym szacunkiem. Nie gustujesz jak? Nie, ja... Proszę nie stawiać mnie w takiej sytuacji, Ruwenie. Właśnie, Ruwenie, co ty w ogóle do kobiety, jak ty się zwracasz do kobiety? Moje serce należy już do kogoś innego. Ale jak się bierzesz jej stronę? Ja... Dziękuję, Julku. Ja pomagałem kobiecie, która źle się czuła, a ona? No to idź jej pomóc. Rubenie. Rozmawiamy o tym jeszcze. I dobrze. Palcem karząco wykiwa. Nel też kiwa w swoją stronę. Dobrze, porozmawiamy. Idź jej pomóc. Chciałem tylko powiedzieć, Aleksie, będziesz na pewno w stanie narysować symbol, który on miał jako tatuaż. Właściwie to Nel, kiedy mam świeżo to w pamięci, czemu w twoim zeszycie narysować symbol, który zobaczył na jego? Jakbym miała kartki, bardzo proszę. A właściwie możesz w teorii po okładce tu... Już chwilkę. I Ruben wyjmuje swój zeszyt. Obawiam się tylko co do pochodzenia tego znaku. No właśnie chciałam się temu przyjrzeć. Nie wyglądało to jak symbol Arkata. Jak mówiłam, widzieliśmy symbol Arkata. Chodzi o to, że gdyby ktoś go zobaczył i wiedział, co oznacza, może mieć albo bardzo entuzjastyczną reakcję, albo... Wręcz przeciwnie. Ruben podaje ci swój zeszyt na ostatniej stronie otwarty z ołówkiem razem. Rysuję ten symbol najdokładniej jak potrafię. Z drugiej strony bardzo szybko go schował, jak tylko zauważyłeś go. Akurat wyznawcy Arkata są dumni z tego, że w niego wierzą.
Może to jest szadoj po krasnoludzku. Nie sądzę. Jeśli ktoś mógł nazwać Tura szodojem, to równie dobrze mógł wytatuować sobie. Ruben, ty cały czas tutaj? Ruben, idź już do tej kobiety. Czuję się osaczony przez własnych towarzyszy. Nie, wręcz tak popycha w stronę wejścia do młyna. Ruben jest za duży, żebyś go popchnął, po prostu wbity w ziemię stoi. Zakotwiczenie. Przepraszam. I tak chcę go popchnąć. Przepraszam bardzo. Mogę rzucić na siłę? Tak, z ułatwieniem. A to ja też chcę rzucić na... Tak, z utrudnieniem. Jakby ona z ułatwieniem, bo jakby twoje własne nogi cię zwolnią. Czy ja też mogę rzucić, żeby się oprzeć? Tak, możesz. Z utrudnieniem. Twoje własne nogi cię jakby zdradzają. Jak rzucam? Normalnie, D20 plus modyfikator od twojej siły. 20. Ruben stoi jak wryty. Dobrze, stój tu, Ruwenie. Dobrze, może ja trochę opowiem o symbolu w międzyczasie. Tak. Aleksie, rysujesz symbol samozjadającego się złotego węża. Wygląda jak czofnica, która utkwiła jej ogon w buzi. Nie potrafię rysować, wybaczcie. Był taki bardziej kształtny i tu miała kolce ta czofnica. To chyba wąż, a nie czofnica. Nie, poczekaj, on miał jeszcze tutaj takie zęby. Bardziej może jak wąż? Taki... Może smok? Nie ma skrzydeł. Nie. Na pewno. Nie wiem, czy wszystkie smoki mają skrzydła. Nel. Ty kojarzysz ten symbol. To jest to, o czym ja myślę. To jest to, o czym ty myślisz. Znam ten symbol. Czego to symbol w takim razie? Wyglądasz na przejętą tym faktem. Wiedziałam, żeby mu nie ufać. Wyjaśń. Ten symbol to jest symbol... To smok, na którego mawiamy Urgasz. Urgasz? Jest to smok demonów. I z tego, co zdążyłam wyczytać, jest to brat Aszy. Jak brat Aszy, to... Ja nie rozumiem. Demonów? Demonów. To nie rozumiem. Człowiek wyznawał smoka demonu? Na to wygląda. Ale czemu? To mało ma sensu. Ale to jest ten symbol. Jestem tego pewna. Ufam ci, Nel, ale po prostu czemu ludzie, zwłaszcza, że oni byli największymi ofiarami ostatniego zaćmienia. Nie tylko oni, ale nie mnie o to pytaj, Ruwenia. Teraz to i tak już go nie dościgniemy. Niedobrze, że mu pomogliśmy. Chyba. Chyba, że wiesz... Nie znam dobrych ludzi, którzy by to wyznawali. Nie wiemy, czy to wyznawał, tak szczerze mówiąc. Właśnie miałem tego powiedzieć. Niewolnicy też mają tatuaż swoich panów. Tatuaże zostają na zawsze, no, my to powinniśmy wiedzieć. Wiem, o co chodzi, nie chcę go usprawiedliwiać. Ta wiadomość jest naprawdę straszna. I... Ale... Po prostu... Nie wiem, kto ma rację, czy ja, czy ty, ale chyba bardziej skłaniałbym się na twoją stronę. Rozumiem, że chcecie wierzyć w dobro.
trudno jest pomyśleć sobie o starszym panie jako o kimś złym. Nel się waha. Strasznie to wszystko dziwne. Zostawmy może ten temat. Myślę, że to dobry pomysł. Zostawmy go na tym, że powinniśmy go unikać. Mhm. A ty chyba miałeś jakąś sprawę w młynie? Coś no takiego? Właśnie. A wy nadal na tym. Idź do tego młyna, a ja opowiem Lloydowi troszkę może więcej, bo myślałam, że wiesz, Lloydzie, że Asha miała brata. Ja też chciałbym posłuchać. Tak powiadają legendy przynajmniej. Nasza nauka nie skupiała się na tak zaawansowanej mitologii. Rozumiem. To nie jest zbyt powszechna wiedza. Raczej trzeba mieć specyficzne zainteresowanie, żeby się tego dowiedzieć. Ale myślałam, że po prostu ludzie, którzy studiują Aszę, również mają szansę poznać tą tajemnicę. Jestem jeszcze bardzo młody. Rozumiem. Nawet jak na standardy ludzi, a już o elfach nie wspominając nic. Już myślę, wystarczająco razy ruszyliśmy ten temat. Ale ja też bym chętnie posłuchał o tym, w sensie nie dość, że mało słyszałem o demonach, bo jednak na naszych wyspach nie dotarły. Cieszę się. Wiem, słyszałem już tą opinię wiele razy, ale chciałbym dowiedzieć po prostu z ciekawości czystej. Dlaczego bogini, która według Lloyda jest matką wszystkich stworzeń, według ich jej wyznawców, miała brata, który jest opiekunem demonów. To trochę... To pewnie jak walka między... Dobrem a złem. Nie, porządkiem i chaosem. Dobro i zło to bardziej Elrad i... inny smok. Albo coś. Walka światła z ciemnością, miałaś na myśli. Tak. Ciekawe. Ale chwila. Czy ja się nie przesłyszałem, jak dyskutowaliśmy, Nel? Mówiłaś, że masz już wybranka. Pierwszy raz o tym wspominasz. Nel się uśmiecha. Tak więc... Więcej nauk ode mnie. Zapraszam, moi uczniowie. Ta kobieta z młynu wychodzi i... Nel, odchodzimy. Po prostu... Tak, dokładnie. W stronę farmy. Ja tak biorę Lloyda za ramię. Paruwen! Nie, chwila! Ruben za niej po prostu stara się dogonić. No dobra. Ja też chcę się pouczyć. A tak jak mówimy o naszych typach? Osobowości? Rozumiem. No, Nel, ja się pochwaliłem. Czemu ty się nie pochwalisz? Mówiłam wam kiedyś. Zdradziłam wam jego imię, to na pewno. Ale nie mówiłaś, kim jest. Nie ma co opowiadać. W przeciwieństwie do tego, co opowiadałeś, my dosyć długo wybieramy sobie partnerów. Wiem, pamiętam, że jesteście dosyć niezdecydowani w porównaniu do nas. Nie o to chodzi, że niezdecydowani, po prostu to taki minus, myślę, raz długowiecznych, że myślą, że mają czas na wszystko. Leniwi. Nie powiedziałabym, że mają rację, Lloydzie. Czasem? Czasem tak, ale z moim zawodem, który sobie obrałam, nie mogę tak dłużej myśleć. Pamiętasz naszą rozmowę w Eridan's Crossing? Ja długo o tym myślałem później. I
tak zastanawiam się, że jednak życie długo ma swoje zalety duże. Samo życie krótko ma swoje zalety. Krótko, a intensywnie, jak to mówią. Jak to mówił Ukharu. Ale... Ja natomiast chciałbym wrócić do Talongwardu jeszcze. Lloydzie, ty już o Talongwardzie myślisz? Nawet nie dojechaliśmy na nasze miejsce misji. Nie, no po prostu słysząc wasze historie. A co, spodobał ci się ktoś w Talongwardzie? Jakaś córka piekarza. Jakaś córka piekarza, dokładnie. Człowiek się otworzy, a tutaj 600 lat będzie. Tak, będziemy śpiewać o tobie historię. Córkach Kiedyś piekarza? Znaliśmy Aleksa, wielkiego kochanka córek piekarzy. Brzmi jak największy podrywacz na świecie. Zgadzam się. Jeszcze to imię, Aleks, takie wybrzmiewcze. Jak jakiś król. No dużo powiedzieć, tylko mi schlebiacie. Każdy sobie kogoś kiedyś znajdzie. Może w jakiejś świątyni? Ty swoją lubą też sobie znajdziesz. A raczej ją odnajdziesz, bo się zgubiła. Już dawno temu się zgubiła. Nie szukam długo, ale jestem znajdziesz. Dobrej myśli. To najważniejsze. Dziękuję. Teraz akurat podróżujemy dużo po świecie, to w końcu na nią trafimy. Jak to mówią, ten świat wcale nie jest taki duży. Nie. Oceany jeszcze nie zbadane. A tym bardziej nie dla elfów, które mają sporo czasu na szukanie. O, mniej niż ty, ale zgadza się. Problem tylko taki, że ja, tak samo jak Maluba, lubimy podróżować. I nieczęsto zostajemy w jednym miejscu na długo, więc... Jak my. Jak my, dokładnie. My. Trudno będzie. Tak, Lloydzie? No, że... Tak jak my powiedziałem. A, zdawało mi się, że powiedziałeś moje imię. Może spędźmy ten dzień po prostu odpoczywając. Poprawmy nasze nastroje. A teraz co robimy? Wygłupiamy się. To prawda. To też niezły odpoczynek. Myślę, że tego nam było trzeba po tych wszystkich latach. Już latach mówię, tygodniach. Zdecydowanie nasze podróże, nasza relacja jest już jakbyśmy się znali lata. Prawda. Śmierć zbliża. A przynajmniej bliska śmierć. O, zdecydowanie za bliska. Ale... Ważne, że wyszliśmy żywo i zwycięsko. Kari teraz ma rękę, więc ja niczego nie żałuję. Ja też nie. Ja chciałbym się rozejrzeć, czy tu gdzieś przy tej farmie jest jakiś lasek, coś takiego, czy to są tylko rozpościerające się pola? Jest lasek na północ. Trzeba troszeczkę przejść, no ale spokojnie tam można dojść. A czemu pytasz? Może przeszlibyśmy się odpocząć w cieniu do lasu. Na grzyby. Jest po deszczu akurat. Nigdy w sumie nie zbierałem. A słyszałem, że dosyć dobre można zrobić nich z zupy. Jeśli mnie nauczysz, które są dobre, które złe, to nie pójdę. Muszę przyznać, że akurat mój wybranek na tym się znał lepiej niż ja. Może coś od niego podłapałaś. Kto wie? Możemy zobaczyć. Ale jak się zatrujemy, to nie moja wina. Tylko i wyłącznie twoja, bo tylko ty się znasz. Nigdy nie powiedziałam, że się znam. Najlepiej z nas wszystkich. Ja po prostu dobrze udaję, Ruwenie. Tak, Mario, zauważyłem.
ciekawostka o mnie. Zdarzało mi się odgrywać w Ajrolanie. O, a co odgrywać? W teatrze? Powiedzmy, że w teatrze. Mamy takie wieczorki właśnie teatralne, wystawiamy tam poezję, różne śpiewy, ogólnie takie wieczory sztuki. No proszę, nie wiedziałem, że nie dość, że łowca, to jeszcze były bard. Bardem bym siebie nie nazwała. Musisz nam koniecznie coś kiedyś zarecytować. Może umiesz grać na jakimś instrumencie? Raczej. Na strunie, na jednostrunowym. Nazywa się łuk, może słyszałeś? Dokładnie tak. Instrument śmierci. No i kierujemy się tak rozmawiając w stronę tego lasku. Zgadza się. Myślenie o broni jako o samym instrumencie śmierci jest moim zdaniem błędne. Bo broń może i ratować, i zabijać. Zależy w jakiej ręce jest. Filozoficzne tematy. Filozoficzne tematy. Lloydzie, powiem tak. Aby uratować życie w naszych realiach, w walki, jedno trzeba zabrać. Może tak nie musi być. Zależy też, jak patrzymy na przykład na konstrukty. Czy uważasz to za życie, czy może nie? Konstrukty? Gargulce. Którymi walczyliśmy. Tak nazwał je Wiktor. Zgadza się, nazwał je konstruktami. Nie wyglądały jakby były dusze. A propos Wiktora, skoro jesteśmy daleko, mogę w końcu się do tego przyznać. Podsłuchałam jego rozmowę. Jego rozmowę? Ale na jaki temat? Pruwen, schowaj zegarek. Jest schowany. Masz na myśli, że podsłuchuje? Myślę, że po części był tego świadomy, że go słucham, a nie wiem do końca z kim rozmawiał, ale w nocy, w której go poznaliśmy, rozmawiał na temat coś, co nazywało się kult tajfunów. Tajfunów. Mówił coś o Saharu albo pustyni Saharu, nie wiem do końca. A co do tego kultu tajfunów, są z tego, co mówił, trąby powietrzne, które niszczą na morzu nomadyczne plemiona. Dyskutowali, czy to siła wyższa, czy magia. I widziałam też, że coś włochatego, co miało mniej więcej średnicę, powiedzmy, no było takie, taka średnica 30 centymetrów, nazwijmy to. Nel tak wymachuje rękami w powietrzu, próbując to zobrazować. To było takie, to było włochate, wyglądało trochę jak insekt. Wyjdziecie w stronę lasu cały czas? Tak. Okej, to już jesteście. Przechodzimy sobie po lasku. I szukając grzybów jakichś. Zgadza się. I rozmawiamy przy tym. I wyszło przez okno w tawernie. To nie był to po prostu... Nie, to nie ma sensu. Ale jakieś zwierzę tak weszło do tawerny? Jak tak teraz myślę, może to było coś jak ten kot magiczny? Albo może jak druid? A może, tylko jak mówię, to było włochate i wyglądało jak insekt. Jak insekt. Jak robak. Włochacy robak. No nie, u mnie to bardziej pancerne robale, ale nie włochate. No właśnie, też się zdziwiłam.
Ale nie przypominało to raczej pająka ani nic takiego. A co w ogóle robalą włosy? Przecież nie ułożą sobie fryzury. Nie wiem. Dziwne. O, tu jakiś grzyb jest. Co? Taki brązowy. Sprawdzam, co to za grzyb. To jest grzyb, rzuć na naturę. O, bardzo ciekawy gatunek. Piętnaście. To jest borowik. To jest borowik. Trujący czy nie? Nel kiwa głową, że nie. Weźmiemy. I wyrywam go, kręcąc nim tak, żeby najpierw poluzować jego korzenie i potem do góry. Ma ktoś jakąś torbę, coś? Bo moja to już w sumie pełna. Może tym razem Lloyd coś ponosi, my i tak mamy pełno zapasów, a ja z jedzeniem... Mam zapasy. Mam pół kilo sera i pół poczku. No to dorzucisz sobie grzybka. Grzyby z serem i boczkiem. Brzmi to dobrze. Brzmi jak plan. Nel, a ten grzyb? I Lloyd wskazuje na taką hubę na tym... Na pniu. Nie, to raczej nie. Słyszałem, że te czerwone są trujące, ale... Muchomory. Muchomory, Czyli szukamy brązowych. Brzmiło, jakby muchy nie za bardzo chciały zjadać. Możesz to... Biorę tego borowika, odwracam go. Możesz to poznać po tym, czy ma harmonijkę, czy nie. Na ogół tak się sprawdza, czy grzyby są jadalne, czy nie. Przynajmniej tak mawiał Sylwar. Widziałam, że żyje, a zbierał grzyby, więc raczej mu się nic nie stało. No dobra, no to... a te jakiś... czemu on taki oślimaczony? Co to jest? Jakiś śluz. My jemy go, zanim go zjemy. Kiedyś, powiem... Coś przeleciało. Rozglądam się. Ja również. Coś takiego w kolorze akwamaryny. W sensie niebieskiego. W sensie niebiesko-zielonego. Okej. Co to? Jakby jakaś ogromna ważka? Nie wiem. Te wszystkie grzyby wrzucamy w takim razie do torby Lloyda. Okej. Kiedyś w Timberwood podano mi jajka z grzybami. To było dość dziwne danie, ale całkiem smaczne i pożywne. W sumie mają tu kury, więc jajka chyba też powinny być. Może pani się ucieszy, damy jej jakieś nowe przepisy. Co prawda dawno tego nie robiłam i prawie wyszło to z mojego nawyku, ale... Zważywszy na to, że jesteśmy w lesie, postarajmy się prosić matkę Sylane, żeby jej nie urazić. Jednak bierzemy jej dobra i korzystamy z nich. Elfy, które wierzą w matkę Sylane, mają w zwyczaju, przykładowo, jak na przykład ścinamy drzewo, sadzimy potem 5 nowych. No 5 to może przesada, ale z 2 co najmniej. Nie bójcie się, że kiedyś cały świat będzie zarośnięty drzewami? Nie będzie się miał gdzie poruszać? Nie. Elfy podróżują drzewami, więc dla nas to by było idealne. Chwila, podróżują drzewami? Chodzi mi o to, że wspinamy się po drzewach i bardzo łatwo się poruszamy z jednego drzewa na drugie. Znowu przeleciało. Ale tak szybko! Ja mogę spróbować to wypatrzeć? Możesz. Na śledztwo poproszę. Ruben tam grzybki zbiera dalej.
9. Dodatkowo chciałabym zmienić swój teren. 12 sesji. Wow! 12 sesji. 12 sesji. No bo byliśmy cały czas w Samgwardzie. W każdym razie chciałabym zmienić swój teren. Teraz pewnie będziemy w jakiejś podróży. Zmienię sobie na lasy. Dobrze. Rzuć proszę kością odpowiednią, żeby ocenić, ile czasu będziesz potrzebowała do adaptacji terenowej. Mhm. Twoja kość to jest D5. Mhm. Zgadza się. Za 4 dni zaadaptujesz się do lasu. Nowego. Pamiętam, że u nas w wiosce mieliśmy zawsze ogromny szacunek dla lasów. Jednak lasy to takie, nie wiem jak to inaczej powiedzieć, chaotyczne pola. Dadzą ci to, co potrzebujesz. Ale nie po tym, jak zasiejesz. U nas na przykład najbliższym co do lasów istniało, no były i znowu ciągle... przeleciało. Ile tego tutaj? Ale spore, tak... prawie metr. W sensie długości. Mhm. Okej. Oczywiście nie zapuszczamy się za głęboko w las, żeby się nie zgubić. Chodzimy raczej po... W końcu istota decyduje się pokazać i tym razem widzicie to. Dwie pary skrzydeł. Błoniastych, ale przezroczystych, niczym uważki. Gęba niczym węża. W kolorach, jak opisałem, z jakby oskrzelami w kolorze czerwieni. No jak latający wąż. Ona unosi się w powietrzu. Potrafi to. Nie jak ptaki, że musi cały czas latać. Tylko zawiesiła się w powietrzu i obserwuje was. Ona. Co za niesamowite stworzenie. Pialte. Na każdym końcu jakby jej skrzydła są trochę takie błoniaste, jak wspominałem, na każdym końcu jest taka mała jakby łezka, która świeci leciutko, naprawdę leciutko, jasnozielonym kolorem. Przyglądam się temu stworzeniu z zaciekawieniem, starając się nie wykonywać żadnych nagłych ruchów. Czy jego tułów też jest taki owada, czy bardziej tak jak... Nie, jest kompletnie wężowy. Tylko jego skrzydła są jak... Owada. Mhm. Czy nie ma żadnych nóżek? Nie. Jest jak wąż latający. Tylko jego oczy nie ma pionowych źrzeń. Ma takie bardziej jak ryba oczy. Chciałbym wyjąć troszeczkę boczku z dużej torby. Tak położyć sobie na ręce i wystawić. Ta istota wygląda w ten sposób. Jest taka lekko smocza, bym powiedział. I nie jest zainteresowana twoim boczkiem. To ja go zjadam. Ja wyjmuję z Lloyda torby grzyba jednego. Tego obślizgłego wyjmę. Ona odlatuje. Najwidoczniej nie byliśmy wystarczająco interesujący. Co to było za stworzenie? Nie zaatakowało nas, więc chyba było nastawione dobrze. Chyba tak. No cóż, tajemnicze to było, to trzeba przyznać. Ciekawe, czy spotkamy go jeszcze kiedyś.
Ale... No ale widziałeś? Widziałam. A czym to było? Nie mam pojęcia. Pierwszy raz coś takiego widziałam. Możliwe, że w Irlanie takie istoty się pojawiały od czasu do czasu, ale rzadko. Czyli ja nie wiem, co to było. Nie bardzo. Może gdzieś tam w jakiejś książce widziałaś, na jakimś tam manuskrypcie. Ciężko powiedzieć. Jego szybkość jest niesamowita. Wydaje mi się, że mogły pojawiać się w Irlanie, ale bardzo, bardzo rzadko. Rzadkie zwierzę. Nie bardzo wiem, co to jest. Może kiedyś czytałam w jakiejś książce coś, ale nawet nazwy sobie teraz nie przypomnę. Na zdrowie, Ruwenie. Widzę, że mimo, że wstrzymałem, zauważyłaś, ale dziękuję. Może masz alergię na piękne zwierzęta. Dobrze, że nie mam alergii na piękne kobiety. A przynajmniej nie zauważyłem symptomów. No dobrze, ale nie o kobietach teraz. Podziwiajmy naturę. To by było jakby Ruwen przyszedł do tego młyna i cały czas Babcik! Babcik! Wtedy byłoby niezręcznie. Ale... Czemu nie poszedłeś? Nel... Z ciekawości pytam. Pomogłem kobiecie, która czuła się źle. Co mam więcej zrobić? Pomóc jej bardziej. Nie wiem, co tam masz w tym swoim łowczym umyśle, ale ja nie łowię kobiet jak ryby. Nel patrzy na ciebie takim wymownym spojrzeniem. Ruwen odzwierciedla to wymowne spojrzenie prosto w ciebie. Wydaje mi się, że to jakaś bitwa niesłowna. Czy wy się nauczyliście telepatii? Tak, to dokładnie to. Tak, dokładnie. Właśnie nazwałem Nel. Lepiej nie będę mówić, bo to niemiłe słowo. Możesz mi powiedzieć... Nie mówiąc. Jesteś zbyt młody, żeby to usłyszeć. Zbyt młody? Powiedział ktoś, kto w swoich latach jeszcze nie jest dorosły. Nie, to ja nie jestem dorosła. Swoich jestem, to Nel nie jest. Jesteście oboje elfami, więc liczę was elfami. Ale kulturowo to tak nie działa. Dodatkowo, Lloydzie, jesteś zbyt młody, o co najmniej 100 lat. To już bez przesady, mam tylko 78. Ty... Ja nie przesadzam, nawet jakby Lloyd miał 80, to bym mówiła, że jest zbyt młody. Ty, Nel, wiesz, że ludzie tak umierają około 80, zwykle około 70. Ze starości. Zdaję sobie z tego sprawę. W ogóle, przepraszam, jeśli to jest złe pytanie, ale jak wygląda to u elfów? Wy po prostu bardzo długo dojrzewacie? Bardzo długo jesteście niemowlakami? Nie, bardzo długo jesteśmy piękni. W sile wieku. Znaczy... Współczuję, że ten czas już... Bo wy ludzie... Słuchaj, kiedy, młody. Kiedy osiągacie, że tak to mówimy, pełnoletność pod kątem biologii? Znaczy, pod kątem nauki... Natury. Biologii? Tak. Około... 15-16. Aha. Okej, to nieźle. No, w każdym bądź razie, my elfy podobnie w tym samym wieku osiągamy pełnoletność cielesną, natomiast umysłową w wieku 100 lat. I umysłowo jesteście takimi nastolatkami trochę? Nie wiem, jak to powiedzieć. Chwila. Według
Starszych tak. Dopóki nie osiągniemy 100 lat. Jesteśmy ludzi? Takimi nastolatkami. Według was jesteśmy już pełnoletni od dawna. Jesteśmy nawet zazwyczaj martwi już od dawna dla was. Dziękuję za to podkreślenie. Bardzo starzy. ale tak, Ruben ma rację. To też zależy, wiadomo, od osoby. Ja na przykład w wieku 76 lat uznaję się za bardzo wyrozumiałego szaladina. I oczywiście odpowiedzialnego. Czyż jakieś słowa zaprzeczenia od nas? Tak, w końcu nauczyłem się telepatii. Wiem, co myślicie. Wiele wyjaśnię. No właśnie. Która jest godzina? Już trochę tu chodzimy. I Ruben wyjmuje swój zegarek i sprawdza. Możemy zjeść coś tutaj. 16:12. Zebraliście tak 5-6 dorodnych grzybków. Niewiele tu rzeczy. Trochę zwierzyny, tam jakieś wióreczki, ptaszki. Może jakieś gniazdko znaleźliście. Jakiś perliczek. Perliczki. Czy to gniazdo jest wysoko? Lepsze kilka pokoleń temu. Ale mamy kury na wsi. Po co nam? Kilka pokoleń temu w naszej wiosce były urządzane konkursy picia jajek. Po prostu na surowo. Kończyły się po tym, jak wszyscy dostali nudności, wymiotów i bóli brzucha. A później jedna kura umarła. Okej, akurat tego się nie spodziewałem, ale to pierwsze było do przewidzenia. To akurat prawda. Kto w ogóle wpadł na pomysł jedzenia jajek na surowo? To tak jak by jeść... To tak jak kiedyś słyszałam historię, że jeden człowiek zjadł prawie cały... Może pół kilo surowych ziemniaków? Umarł po tym. Nie róbcie tego. Nie dziwię się. W każdym bądź razie... Mam pomysł. Może zróbmy miłej pani i jej mężowi niespodziankę. Tym razem my coś dla nich ugotujmy. Może tak być. I dla nas tacy mili. Powinniśmy tak zrobić, myślę. To dobry pomysł, bardzo, Ruben. Ale dziękuję wam, że mimo, że to się zakończyło tak może niefortunnie, że spróbowaliśmy tak nieagresywnie rozwiązać tą sytuację wtedy. Tą tutaj, która się wydarzyła, zanim przyszliśmy do lasu. Kierujemy się w takim razie z powrotem na farmę. Jak tak dalej pójdzie, to będziesz... Zapomniałam słowo po powszechnemu. Hal. Hal. Jak taki wywyższony... Święty. No. Jak tak dalej pójdzie, Lloydzie, to będziesz święty. Myślę, że każdy kapłan by tego chciał. Też prawda, a zwłaszcza kapłanie Aszy. No nie wiem. Właściwie wiem, ale tak się droży z wami. Hej! Tak sobie teraz pomyślałam, co jeżeli ten człowiek, ten mężczyzna miał ten tatuaż, ponieważ był kapłanem Urgasza. Jeśli tak, to cieszmy się, że postanowił pójść dalej z tego, co opowiadałaś.
Nie mogę się nie zgodzić bardziej. Tak, tylko głośno myślę, no bo wiecie, to dosyć zastanawiające. Nie spodziewałam się, że ktokolwiek wie o jego istnieniu poza małą garstką osób. Ale co ja mogę wiedzieć o świecie? Mam dopiero 97 lat. Ruben tak po prostu spogląda na ciebie wymownie. Ale ty jesteś stara. Właśnie nie. Nie jestem ani trochę. Jeszcze 500, co najmniej 593 lata życia przede mną. I 300 lat podchodów. Oby nie. Oby nie. Powiem szczerze, tego nie rozumiem ze starej kultury. Jak można tak długo nie pogodzić się z własnymi uczuciami? Muszę przyznać, odkąd wyruszyłam, nie do końca się z tym zgadzam. Zawsze jako mała dziewczynka, że tak to powiem, uważałam, że to bardzo piękne i romantyczne, ale odkąd stwierdziłam, że podejmę się życia takiego, jakiego się podjęłam, czekanie wcale nie jest tak dobre, bo jak długo możesz czekać, żeby być w końcu pewnym, prawda? Powiem ci, u mnie było to zaledwie 70 lat. No. Ale u też inne warunki. Myślę, że u mnie też to było około 70-80 lat, żebym sobie to uświadomiła. I nie wiem, raczej nie będę chciała dłużej czekać, zważywszy na to, że śmierć może nas spotkać prawie na każdym kroku. No, na przykład wczoraj. Myślę, że powinniście zgodnie ze swoim odczuciem nie odczuwać jakiejś presji od innych, ponieważ nie wiem, jak mnie by przyszedł do mnie jakaś rasa, która żyje kilka dni i powiedziała: jak wy możecie tyle lat spędzać nad wybierem partnera, my to robimy w kilka minut, i by oczekiwała ode mnie, że zrobię to w kilka minut, to bym się popukał w głowę. Wiesz, Lloydzie, tu nie chodzi do końca o to, że żyjemy dosyć podobny przedział lat. Po prostu to prawda. Tutaj bardziej chodzi kultura. To też, ale w moim przypadku ja powoli zaczęłam zmieniać zdanie, chociażby ze względu na to, że nie wiem, co może przynieść jutro przez to, jaki zawód wykonuję. Po prostu. Nie wiem, z kim przyjdzie mi się mierzyć jutro, pojutrze albo za 50 lat. Dotarliśmy się, Lloydzie, już tyle razy o śmierć. To prawda. Dlatego uważam, że czekanie nie wyjdzie mi na dobre. Bo mogę się nie doczekać nigdy. Dałabyś się na takiego szalada. Przypomnę wam tylko o jednej drobnej rzeczy. Odczuwacie poprzednią noc, to jakby jak zimno wam było. Teraz jest cieplej, no ale nie przesadzajmy, nie jest aż tak ciepło. Chociaż to miejsce, ogólnie całe Yellowdale, daje to przyjemne ciepło. Ale przydałoby się spożyć lub zrobić coś, co zapobiegłoby dalszemu rozwojowi przeziębienia. Dlatego kierujemy się z powrotem do gospody. Zgadza. Już jesteście. To wchodzimy, obijając buty o krawężnik. Dokładnie. Czy ktoś zastał nas w środku? Właściwie to nie. Jesteście sami. Proszę. Rubenie, mówiłeś coś. Żeby ugotować niespodziankę dla naszych gospodarzy. Tak, to dobry pomysł. Myślę, że nie obrażą się, jeśli użyjemy kuchni. Lloydzie, umiesz gotować cokolwiek? Troszeczkę gotowałem w domu takich rzeczy prostych.
Myślę, że usmażenie grzybów, zrobienie jajek. Zobaczę, czy nie mają jakichś ziół może przed gospodą albo gdzieś w jakimś małym ogródku. No zdrowie, Lloydzie. No i zdrowie, Lloydzie. Nie, to jest niesamowite, jak wy potraficie wyczuwać nawet jak ktoś się wstrzyma. Po prostu... To widać. Widać, rzuciłeś się do przodu jak... Nie wiem co. Jak pies na mięso. Dobre porównanie. No i Ruben wchodzi w takim razie do kuchni i rozgląda się za jakąś patelnią, ziołami, jajkami może w jakiejś spiżarce. Ja chciałabym zobaczyć, czy nie ma gdzieś wokół tej gospody jakiegoś ogródka albo czegoś takiego, może za gospodą, gdzie mieliby zioła właśnie takie typowe do przyprawiania. Ogródek jest w sumie niedaleko. Wiesz, pietruszka, koperek, seler, cebula, szczypiorek. Takie proste rzeczy. Wyciągnę mój po prostu nóż myśliwski i sobie trochę wezmę tych ziół, tak żebyśmy mogli doprawić jedzenia. No i wrócę do nich. No, myślę, że to powinno wystarczyć. Nie. Jajek nie trzeba zbytnio doprawiać, oprócz soli chyba. Przynajmniej nie czułem nic więcej. A jadłeś kiedyś jajka ze szczypiorkiem? W Talongardzie podawali same jajka. Dobra, ja ci pokażę, jak to się robi w Irolanie. I Nel zaczyna siekać te wszystkie przyprawy, dorzucać je. To Ruben zajmuje się w takim razie grzybami. Sieka je wszerz. Nie, wszerz? Wzdłuż, przepraszam. No takie dłuższe plasterki. Umyj je najpierw. No tak. Tam jest wiadro. To Ruben bierze już te, co posiekał i... Te, co jeszcze nie posiekał, i myje je dokładnie w wiadrze, ocierając palcami o ich czapeczki. No dobra, a ja co? I jak coś, to za tym głównym budynkiem, w którym wy jesteście, od strony północnej jest studnia. O. Przydatna wiedza. To Ruben, jak już pokroi te grzyby i to je zostawi na tacce albo desce do krojenia, weźmie to wiadro i pójdzie po czystą wodę. A ja w tym czasie poszukam jakichś naczyń, w których można by było podać to wszystko. I... Drewniane miski w spiżarni. Okej, a czy jest taki większy dzbanek może? Tak. Ceglany, tak. To jak Ruben wróci z wodą, to naleję do niego wody. Ale za dużo nalałem chyba. Ciężkie. Przyniósł wiadro po same brzegi metalowe wypełnione wodą. Stawia na ziemi. Bum. No, teraz nie zabraknie wody. Tylko już nie myjcie. Nie, tylko mógłbyś mi pomóc jeszcze do dzbanka trochę nalać, tak żebyśmy mieli do obiadu. Zanurz go po prostu w wiedrze, będzie bezpieczniej. Myślisz, że się zmieści? Zanurzam ten dzbanek. Zmieścił się. No. Jak wam idzie? Już prawie gotowe. Proszę, no w sumie jajka to nie jest dużo roboty. Lloydzie, co tam kroisz jeszcze? Myślałem, że to jest ważne, widzicie, Lloyda kroiącego... Wiesz co, przyda się Lloydzie ta cebula. Wrzuć ją. Już. Zastanawiam się jeszcze tylko, może sera czy kiełbasy dorzucić? Oba. Co, jakoś tak... Oba? Pogać mi się chce. Jakoś... A, od cebuli. Prawdopodobnie.
to dorzućmy oba. I Ruben wyjmuje ze swojej torby jedną kiełbasę i kroi ją po prostu. I wrzuca też na patelnię. Anel czeka, aż jakby miesza tam wszystko i czeka w międzyczasie, aż Lloyd doda sera. I już. Chociaż zamiast tej kiełbasy mogliśmy w sumie boczek dodać. Ale będzie na potem. Czy kominki są odpalone od tego, jak Ruben je ostatnio? Tak, ale przydałoby się zdecydowanie dołożyć. Czy ty mówisz, ale kominek sam w sobie, no jest, no ale to piec, tak? No. Jest żeliwne, tam trzeba dokładać też drewno. Wiesz, są żeliwne piece, które mają, są ceglano zabudowane i tam otwierasz metalowe drzwiczki i wsadzasz drewienko, no. Tak, to Ruben weźmie ten koszyczek, co wziął poprzednio i pokieruje się do stodoły po drewno. Którym wróci i włoży do padło mi słowo, które przed sekundą. Pieca, dziękuję. I tym tą kuchnią aszańską myślę dzisiaj zakończymy. Gotuj za Szanem. Bohaterowie kuchni. Czy ty masz bohatera kuchni? Moi drodzy, z nami w końcu spokojniejsza sesja. Najspokojniejsza prawdopodobnie ze wszystkich. 12 za nami. Ale zbliża się pechowy numer. 13 sesja przed nami. Dzisiaj udało wam się uciec z pułapki. Udało wam się poznać jakiegoś złodziejaszka. Ciekawe, kim był. Spotkaliście Jerzę. Dziwaczno i tajemniczo. Nagrodą za podążanie za jeżami okazało się ostrze. Czy jest magiczne? Nie wiem. Spaliście też pod górami. Jakiegoś dziwacznego miejsca. Na pewno związanego z Elratem. Po tych wędrówkach przejechaliście ciemną nocą przez jakieś pobojowisko dawne, aby w końcu dotrzeć do spokojnych farm Yeroldale, które mają więcej historii niż się by wydawało. Przed wami już prawdopodobnie jedna prosta do La Segadory. Miejsca, o którym każdy wypowiada się dosyć negatywnie. Czy to miejsce jest aż tak złe? Czy to miejsce da wam w kość? Czy też naprowadzi was na dalszy szlak? Nie wiem. Ale wiem jedno. Możemy dowiedzieć się tego na następnej sesji. Let's go. Dziękuję bardzo za słuchanie. My dziękujemy bardzo za odgrywanie i za prowadzenie. Tak, ja również wam dziękuję, moi drodzy. I co, będziemy słyszeć się następnym razem. Nie zapomnijcie, Facebook, Teatru Umysłu RPG, YouTube. Tak, w sumie słuchacie to z YouTube'a. Nie mamy więcej rzeczy. Ciekawe, czy do tego momentu pojawiliśmy się na Spotify. Jest taka możliwość. Jeżeli tak, to fajnie. Jeżeli nie, no to bywa. Słyszymy się następnym razem. Cześć!